Proszę Państwa, kolejny punkt naszych obrad. Uchwalenie. Panowie, ja bardzo prosiłbym jednak o nieprzeszkadzanie. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zakopiańska, Zawiła, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1415. Drugie czytanie. Referuje pani dyrektor, zapraszam. Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania Zakopiańska Zawiła, druk 1415, wpłynęło 5 poprawek. Dwie poprawki złożył pan radny Włodzimierz Pietrus, dwie poprawki złożyła pani radna Angelika Wojciechowska, jedną poprawkę wniósł pan radny Adam Migdał. One są bardzo zbliżone do siebie, w związku z tym pozwolę sobie nie omawiać ich każdej osobno, bo uzasadnienie jest bardzo zbliżone, natomiast pozwolę sobie omówić zagadnienia. Poprawki dotyczą tak, wykreślenia, poprawka złożona przez panią Angelikę Wojciechowską dotyczy wykreślenia drogi wewnętrznej KDW-1 i towarzyszącej jej nieprzekraczalnej linii zabudowy na odcinku, który zlokalizowany jest na działce 180/2 przy nowo powstałym końcu drogi KDW-1. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy stwierdzono, iż zaproponowany w projekcie przebieg drogi KDW-1 jest istotny dla zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej zlokalizowanej w tym obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz uwzględnia pozytywne rozpatrzenie uwag złożonych po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu w zakresie skorygowania klasy dróg i ich przebiegu. Droga wewnętrzna oznaczona symbolem KDW-1 w projekcie planu przebiega przez południową część nieruchomości oznaczonej 180/2 w miejscu występowania strefy technicznej od istniejącej sieci wodociągowej. Teren w zasięgu tej strefy na mocy przepisów odrębnych wyłączony jest z możliwości lokalizacji zabudowy. W związku z tym zaproponowany w projekcie planu przebieg drogi jest optymalny i nie ingeruje w obszar możliwy do zainwestowania. Należy stwierdzić, że powierzchnia tej nieruchomości powstałej w wyniku rozdzielenia tej działki 180/2 na tą drogą wewnętrzną wynosi 11 arów, z czego 3,5 ara stanowi teren możliwy do zabudowy budynkiem mieszkalnym. Druga poprawka złożona również przez panią Angelikę Wojciechowską dotyczy wykreślenia na działce 180/2 terenu oznaczonego jako zieleń nieurządzona Z1, a w to miejsce wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z proponowanym symbolem MN15. W północnej części obszaru oznaczonego MN12 pani Angelika proponuje wykreślenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, która została przeniesiona odpowiednio do północnej granicy działki 180/2. Ponadto wykreśleniu ulega w rejonie wschodniej granicy działki 180/2 nieprzekraczalna linia zabudowy, która zostanie przeniesiona odpowiednio w rejon zachodniej granicy działki 180/2. Oczywiście to w celu utrzymania ciągłości tych samych parametrów szerokości pasa. Uzasadnienie tutaj prezydent opiniuje negatywnie tą poprawkę, uzasadniając w ten sposób, że ustalenia projektu planu poprzez wyznaczeniu terenu zieleni nieurządzonej Z1 uwzględniają wniosek Wydziału Kształtowania Środowiska wniesiony na wstępnym etapie procedury, w którym wskazano, iż tereny wzdłuż południowej granicy użytku ekologicznego należy pozostawić jako wolne od zabudowy
formie terenów zielonych, pełniących rolę otuliny. Ten wyżej wymieniony użytek ekologiczny został objęty ochroną na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa z grudnia 2007 roku, zgodnie z mapą roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa i wyznaczeniem obszarów przyrodniczo najcenniejszych, niezbędnych dla zachowania równowagi ekosystemu miasta. Sam użytek ekologiczny jest na działce numer 1/84 poza granicami planu. Otulina użytku ekologicznego wyznaczona poprzez tereny zieleni nieurządzanej pozwoli na zachowanie cennego przyrodniczo siedliska lasu bagiennego. W związku z powyższym przeznaczenie północnej części działki 180/2 jako terenu zieleni nieurządzanej znaczonej symbolem Z1 uznaje się za uzasadnione, a uwagę w tym zakresie za nieuwzględnioną. Wprowadzenie poprawek w takiej treści, jak zaproponowała pani radna Angelika Wojciechowska, będzie skutkowało ponowieniem procedury planistycznej. Opinia prezydenta w tym zakresie jest negatywna. Poprawka radnego Włodzimierza Pietrusa, to są też dwie poprawki i one są jak gdyby analogiczne do tej. Uzasadnienie jest takie samo, dotyczą też weryfikacji drogi oznaczonej symbolem KDW1 i zamienieniem terenu Z1 w projekcie planu na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poprawka, wprowadzenie do projektu zmian wynikających z poprawki pana radnego Pietrusa, poprawki numer 1 i poprawki numer 2, będzie również skutkowało ponowieniem procedury planistycznej. I w końcu ostatnia poprawka radnego Adama Migdała. Poprawka ta dotyczy też przebiegu drogi KDW1. Uzasadnienie jest analogiczne jak w poprzednim przypadku. Ona nie dotyczy tego zagadnienia związanego z symbolem zieleni Z1. Wszystkie poprawki opiniuje prezydent negatywnie. Bardzo proszę o poddanie pod głosowanie tego projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego obszaru Zakopiańska Zawiła wraz z załącznikami, w tym załącznikiem numer 2 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Czy w sprawie poprawek ktoś chciałby zabrać głos? Nie, pan radny Sonik, bardzo proszę. I pan radny Pietrus. Szanowni państwo, zawsze do tej pory przyjmowałem wyjaśnienia dotyczące poprawek i uważałem, że wyjaśniający ma rację i pewne, nawet gdyby były uwzględnione poprawki, blokowałoby to następne kroki i ponowne wyłożenie i tak dalej. Ale tutaj w tym wypadku to jestem, można powiedzieć, zbulwersowany i mam po prostu podejrzenie, nie wiem jak projektant to wyjaśni, ale może jest zbyt profesjonalny, gdyby spojrzał normalnym okiem, tak jak mi się wydaje, ja na to spoglądam i inni, którzy złożyli poprawki, to argumentacja na istnienie tej drogi jest kuriozalna, dla mnie jest w ogóle bez sensu. Jak można komuś wprowadzać w środek działki drogę i tłumaczy, że tam jest rurociąg. Przecież on tam nic nie musi budować na tym. On sobie może posadzić tam, nie wiem, kwiatki i nie będzie mu ta droga dzieliła tej działki, no nie na pół. Przecież droga może iść zakrętami. Nie jest tak, że ma iść prosto. Jeżeli ta droga nawet by była potrzebna komuś, to jest podejrzenie, dlaczego może komuś jest potrzebna i dlatego została tu umieszczona, to może iść przecież przy granicy działki, rozumiem. I pan przewodniczący stawowy tłumaczył, że i tak właściciel musi wyrazić zgodę na wybudowanie tej drogi.
ale sąd go może przecież zmusić do służebności, aby była służebność, wybudowana droga ze względu na służebność. Ale to wtedy jest sprawa między właścicielem jednym a drugim, a nie rola planisty, żeby tutaj wprowadzał. Dlaczego ta droga nie jest dalej poprowadzana? Można było tej argumentacji użyć i doprowadzić ją do następnej drogi i powiedzieć, że ona będzie korelowała z działkami, które są przyległe do tego. Także ja ze względu na to, że dla mnie to jest podejrzana, można powiedzieć, sprawa, będę głosował za poprawkami. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Sonikowi. Bardzo proszę, czy w sprawie poprawek jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, a czy tutaj jeszcze wspomnę, że pozytywna... A, jeszcze radny Pietrusz, przepraszam bardzo. Przepraszam pana radnego, tak, oczywiście. Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja w sprawie dwóch poprawek, które zgłosiłem. Jeżeli chodzi o pierwszą, ona dotyczy anulowania drogi KW. No, moja przesłanka jest taka, że ta droga według osób, których ta sprawa dotyczy, stwarza dla nich niebezpieczeństwo ustanowienia służebności drodze sądowej, ponieważ jest to zapisane w planie, więc jest to najkrótsza droga do rozstrzygnięcia tego typu sporu. No i to jakby rozumiem to zagrożenie i wydaje mi się, że jest to niesłuszne, żeby tak postępować, tym bardziej, że strona złożyła stosowną uwagę, która nie została uwzględniona, bo jeżeli by nie złożyła uwagi, no to w zasadzie jest to trochę takie niedopatrzenie, ale z jej strony. Natomiast tutaj jest to w dobrej wierze złożona uwaga, nieuwzględniona i wydaje mi się, że wiem, że większość radnych rozumie ten problem, że należy go w jakiś sposób naprawić i dlatego ja również pozwoliłem sobie złożyć tą poprawkę. Oczywiście my jesteśmy w nietypowej sytuacji, gdzie równolegle z tym procedowanym planem są prace nad studium i patrzymy w perspektywie tego, kiedy będziemy uchwalać studium, żeby zmieścić się z uchwaleniem również tych planów, które są w tej chwili w drodze planistycznej i w tym również tego planu. I w związku z tym, że no, zależałoby mi na tym, żeby nie było tego grzechu zaniechania w tej sprawie, wydaje mi się, że takim rozwiązaniem mogłoby być kompromisem taki kompromis, żeby uwzględnić tego typu uwagę jak skasowanie tej drogi, która w deklaracji, jak rozumiem, i tak prędzej czy później ma nastąpić, ze względu na krótszą procedurę dla tej poprawki. Znaczy, bo pani tutaj dyrektor mówiła, że każda z poprawek wymaga procedury planistycznej, czyli wyłożenia. Natomiast ta poprawka, według informacji z Komisji Planowania Przestrzennego, na zapytanie moje, pani prezydent Koterba stwierdziła, że ta procedura będzie trwała około 3 miesięcy, no może, no załóżmy, że 4 miesiące może się przedłużyć, co nie koliguje z uchwaleniem studium. To znaczy, że zmieścimy się. Ja wiem, że to może być precedens, ale no, ja bym tutaj po prostu głowy nie dał za to, że tą sprawę w przyszłości doprowadzimy do szczęśliwego finału, bo jest jakieś zagrożenie. Jeżeli chodzi o drugą poprawkę, która no według mojej jednak wiedzy jest niezgodna ze studium, ale to nie chcę tutaj być sędzią, no ja byłbym gotów nawet wycofać się z tej poprawki dla dobra właśnie tego planu, bo rozumiem, że tutaj procedura faktycznie mogłaby się na tyle wydłużyć, że ona by weszła już w głosowanie nad studium, więc dla dobra sprawy mógłbym ewentualnie zrezygnować, a oczywiście z uwzględnieniem tej sprawy w studium, odpowiednim uwzględnieniem w studium i przyszłym planie, który mógłby powstać po zmianach studium, no tu można by po prostu taki kompromis zawrzeć ze stroną. Jak rozumiem, wszyscy chcą rozwiązać problem, no tylko no dobrze byłoby, żeby go zrobić tak, na ile to jest realne i sprawiedliwe. Dziękuję. Czy pan radny wycofuje tą poprawkę drugą? Rozumiem. Proszę państwa, jeszcze pan radny Grzegorz Stawowy. Proszę panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. O sprawie tej drogi rozmawialiśmy 2 tygodnie temu. Ja przypomnę, że ona biegnie po trasie kolektora. W związku z tym ten teren tak jest wyłączony z zabudowy i tak. Natomiast obawa dotycząca tego, czy ona będzie zarzewiem potencjalnego nakazu budowy tej drogi, jest moim zdaniem nieuzasadniona.
Bardzo prostej przyczyny. Otóż zgodnie z prawem polskim droga o oznaczeniu KDW nie jest drogą publiczną. Czy nie jest drogą inną niż droga prywatna. Na drogę prywatną zgodnie z prawem musi wyrazić zgodę właściciel. Co więcej, nie tylko musi wyrazić zgodę na nią, ale również dać prawo do dysponowania terenem. W związku z tym jak gdyby dwukrotnie musi się na to zgodzić. Obawa, że podnoszona przez właściciela, że sąd może ustanowić drogę konieczną, no jest jakąś obawą, która może mieć możliwość zaistnienia, natomiast ona ma jak gdyby tutaj dwa argumenty przeciw. Po pierwsze, przynajmniej z mojej wiedzy i z tego, co ja znam wyroki, u których ja mam wiedzę, to raczej sądy zasądzają drogę w możliwie najkrótszym odcinku łączącą daną nieruchomość z drogą publiczną albo dającą możliwość skomunikowania. Tam, jak Państwo spojrzycie na plan miejscowy, który macie na rysunku, jest w linii prostej od tych działek, o których rozmawiamy, droga od południa, która łączy te działki z ulicą Zawiłą. W związku z tym to jest rozwiązanie prostsze, krótsze i na pewno tańsze. Po drugie, ta ulica KDW przedłużona dalej nie spełnia wymogów drogi, żadnych wymogów nie spełnia, bo ona ma 2 metry szerokości w niektórych odcinkach. W związku z tym no, sąd ewentualnym wyrokiem skazałby potencjalnych jeżdżących na komunikację drogą, która nie spełnia wymogów drogi w żadnym zakresie. Natomiast ja przypomnę radnemu Sonikowi, że na etapie pierwszego wyłożenia ta droga miała kontynuację na południe drogą publiczną KDD. Tak. I to było to, co myśmy proponowali do zmiany na drogę wewnętrzną, czyli właśnie na KDW. Dlatego, żeby to właściciele rozstrzygnęli, czy chcą budować skrót z Zawiłej na Sielską, czy nie chcą. I taka była decyzja Rady. Następnie w wyniku rozpatrzenia uwag ta droga została ulicą ślepą i ten kawałek, o którym ja mówiłem, że może potencjalnie być drogą konieczną, został zlikwidowany. To po drugie. Po trzecie, to o czym wspominał już tutaj mój przedmówca. W ciągu ostatnich 2 tygodni doszło do kilku spotkań z właścicielami tych nieruchomości. Ja się zdeklarowałem, że jeżeli byłoby taka zgoda ze strony Rady, to ja będę prosił Państwa Radnych, którzy złożyli poprawki, o ich wycofanie. Przy czym umowa byłaby tak nasza umowa byłaby taka, że po uchwaleniu studium, jak Państwo wiecie, będą dziesiątki, jeśli nie setki zmian planów miejscowych, bo my musimy dostosować zapisy dokumentu studium do uchwalonych, obowiązujących planów miejscowych, ten plan byłby jakby w tej pierwszej grupie planów objętych zmianą. Dlatego, że akurat proszę Państwa ta droga to jest najmniejszy problem w tym planie miejscowym, dlatego, że tam są błędy planistyczne znacznie poważniejsze, których nikt z Państwa nie zauważył. A chodzi o to, że przy ulicy Zawiłej są wskaźniki zabudowy z minimalną intensywnością zabudowy 2.0, która powoduje, że minimalny dom, jaki może powstać, może mieć 400 m2. A na przykład gdyby ktoś chciał wybudować garaż, to go na tym planie miejscowym nie może wybudować. W związku z tym, żeby tym ludziom nie utrudniać życia między Sielską a Zawiłą, trzeba ten plan możliwie najszybciej zmienić. I ten plan w sposób naturalny będzie szedł do pierwszych grup planów do zmiany. W związku z tym, wracając do tego, co zacząłem mówić, ja zaproponowałem właścicielom, ażebyśmy ten plan uchwalili w wersji takiej, jak jest przedstawiony Radzie. Następnie przy zmianie planów objąć te działki zmianą planu, tym bardziej, że została złożona uwaga przeze mnie w imieniu zespołu, który opracowywał uwagi i zmiany do studium, ażeby bardzo wyraźnie i precyzyjnie dookreślić rozdzielenie terenów inwestycyjnych od terenów zielonych. Z tego co wiem, to panowie również złożyli taką uwagę, w związku z tym te uwagi się pokrywają. Można ten teren tam bardzo precyzyjnie dookreślić, zachowując tylko takie odległości, jakie RDOŚ narzuci dla ochrony tego uroczyska Lasu Bagiennego. Tym bardziej, że jak rozmawialiśmy z panią prezydent Koterbą, no nie ma jakby uzasadnienia, żeby te tereny były większe niż minimalne, niezbędne dla ochrony tego terenu. Przy okazji tej zmiany można by objąć również zmianą tą działkę, na której jest zlokalizowana droga i tą drogę po prostu wykreślić. Nie w studium, bo studium nie rozwiązuje problemu dróg wewnętrznych, tylko zmianą planu miejscowego. A naprawdę będziemy musieli ją podjąć, to chociażby z tego względu, że ci mieszkańcy okolic ulicy Zawiłej
nie tylko nie mogą postawić garażu nowego, chyba że on będzie miał 400 metrów kwadratowych i 4 kondygnacje wysokości, ale również nie mogą zrobić innych prozaicznych rzeczy, jak chociażby uzyskać pozwolenie na budowę, na budowę nowej sieci gazowej. Także, no, żeby tym ludziom nie utrudniać życia, ten plan jest niezbędny do podjęcia celem jego korekt. Natomiast, no, wiadomo, że nie może to się wydarzyć teraz, bo byśmy wstrzymali procedowanie i uchwalenie całego studium. Jeśli chodzi o te terminy, to na potencjalne wyłożenie i podanie Radzie pod uchwalenie, przypomnę, że mowa na komisji planowania była o minimalnym terminie 3 miesięcy. Znaczy, nikt nie może założyć, że się wydarzy coś innego, równoległego, na przykład jakaś z instytucji, która uzgadnia, nie wyrazi zgody na jakąś zmianę, na przykład na dotyczącą zieleni. Przypomnę, że głosowaliśmy na zeszłej sesji plan miejscowy Czyżyny Łęk, gdzie zapada zmian było więcej, ale wyłożenie po poprawkach radnych trwało rok. W czerwcu głosowaliśmy i na początku lipca plan trafił na Radę Miasta do przegłosowania, czyli 12 miesięcy trwało uzgodnienie poprawek. One nie były szczególnie skomplikowane i tam nie zmienialiśmy układu drogowego. W związku z tym, no, tutaj jakby trudno do końca przewidzieć, a byłoby trochę szkoda, gdybyśmy z powodu drobnej drogi KDW w terenie, który jest wyłączony spod zabudowy, wstrzymywali uchwalenie stanu dla całego miasta. Także ja chciałbym zdeklarować, że widzę taką możliwość i przecież radni mogą sami, czy ja, czy każdy z Państwa może napisać uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego. Ważne będzie tutaj zaangażowanie tylko prezydenta miasta, pani Koterba deklarowała, mam nadzieję, że za chwilę potwierdzi wykonanie czynności niezbędnych, czyli uzasadnienia potrzeby sporządzenia planu miejscowego. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, nie tylko kwestia tego terenu zielonego, tej kwestii drogi KDW, ale również współczynników, minimalnych współczynników zabudowy dla obszaru przy ulicy Zawiłej. Dziękuję bardzo i proszę Państwa o jednak to, żebyśmy tutaj w ramach takiego porozumienia szerszego przegłosowali ten plan bez zmian, a później przystąpili w pierwszej kolejności do zmian planu właśnie między innymi do tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy Pani Prezydent, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, po co robimy plany? Plany robimy, żeby jak największym zasięgiem objąć ochronę terenów. I każdy z planów, ideą każdego z planu jest to, aby jak najszybciej zaczął funkcjonować. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w wielu przypadkach mogą wystąpić jakieś niedociągłości, bądź można zapisać pewne ustalenia inaczej. Ale musimy pamiętać o tym, że tutaj to dobro wspólne powinno być ważniejsze, czyli to, że w dużej części chronimy ład przestrzenny. I tak jak pan radny stawowy wcześniej powiedział, ten w skali całości drobny problem, oczywiście istotny dla właściciela, ale w skali całości drobny problem można zawsze w drodze zmiany planu uzupełnić i naprawić. I na pewno to będzie właściwsze postępowanie, aniżeli ryzykować, nie uchwalać planu i dalej żeśmy mieli problemy z postępowaniami administracyjnymi na podstawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. Dlatego też apeluję do Państwa o to, aby jednak te plany, już nie mówię nawet o tym jednym, ale ogólnie, aby plany uchwalić, a przecież wiadomo, bo sprawdzone to już zostało chociażby przy Sfoszowicach, jeśli mówimy, że będziemy je zmieniać, to je zmieniamy. I zaraz po tym, jak Państwo radni będą tak dobrzy, że uchwalą studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania, przystąpimy do zmiany planów, poszczególnych zmian, właśnie do takiego precyzowania ustaleń, jeśli gdziekolwiek wystąpiło jakiś problem, tak aby te problemy niwelować. Dlatego też proszę radnych o uchwalenie tego planu, natomiast właściciela o po prostu cierpliwość jeszcze tych maksimum 2 lata cierpliwości, a na pewno problemy jego zostaną rozwiązane. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Prezydent. Jeszcze dopuszczam spoza Rady, czy jest na sali Pan Adam Pasiński? Bardzo proszę o krótkie wystąpienie i wzięcie pod uwagę również wcześniejszych głosów przedmówców.
panie przewodniczący, pani prezydent, szanowni radni. Dziękuję radnym, którzy złożyli poprawki, które no, docenili, że powstał problem. Jednak ja nie jestem na dzień dzisiejszy właścicielem tych poprawek i tylko radni, którzy złożyli, mogą podjąć stosowne decyzje do tego. Problem, który tutaj jest, jest problemem dla nas, ponieważ dzieli działkę. Wszyscy tu już się wypowiadali, no w sposób nieuzasadniony. Liczyłem, że planista przynajmniej przyzna się do popełnionego błędu. Do tego nie zrobił. Pozostaje pytanie, dlaczego tego nie robi? Czy musiał tą drogę zrobić? Czy też jego tylko niedopatrzenie? Cóż więcej mogę? Jeżeli decyzja będzie o głosowaniu tych poprawek, to mogę tylko państwa prosić, żebyście głosowali tak, jakby ta nieruchomość była wasza, nic więcej. No cóż ja więcej mogę powiedzieć. Jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Proszę państwa, jeszcze proszę bardzo pani prezydent, krótko. Panie przewodniczący, szanowni państwo, dwa zdania, żeby nie pozostało wrażenie, że planista popełnił jakikolwiek problem. Planista wybrał najlepszą z możliwości, mianowicie poprowadził drogę po strefie od sieci infrastruktury technicznej, czyli w miejscu, gdzie ona wybrał miejsce, gdzie dla zainwestowania innego jest to teren stracony. Nie można w tym miejscu nic zbudować. Może być to albo teren pod zieleń lub pod drogę. Dlatego też oskarżenia pod adresem planisty wydają się niczym nieuzasadnione, tym bardziej, że analizowałam ten problem podczas rozpatrywania uwag. I jak podkreślam, każdą taką sytuację można inaczej przedstawić. Możemy ją poprzedstawić inaczej poprzez zmianę planu, a ta zmiana odbyłaby się w niedługim czasie po uchwaleniu studium. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła drugie czytanie projektu według druku 1415. W związku z tym, że zostało zgłoszonych 5 poprawek do druku przez panią radną Angelikę Wojciechowską, pana radnego Adama Migdała i pana Włodzimierza Pietrusa, dotyczącego sposobu rozpatrzenia uwagi nieuwzględnionej przez prezydenta miasta Krakowa, ich głosowanie odbędzie się w bloku głosowań i ewentualnie głosowanie nad całą uchwałą.